wygramy wybory, stworzymy niezależną prokuraturę i po prostu prawo będzie egzekwowane. Bo to nie jest normalne, że ktoś nosi granatnik, odpala w miejscu pracy i nie ponosi odpowiedzialności karnej. Wszyscy będą wobec prawa równi. My skończymy z tym układem układów, z tym państwem mafijnym i mafii rozliczymy. My się mafii nie damy. Panie senatorze, jak pan wytłumaczy wyborcom to, w jaki sposób macie zamiar to zrobić? Czyli na przykład przywrócić ład w Trybunale Konstytucyjnym, czy też zlikwidować obecną tak zwaną neokrajową Radę Sądownictwa. Wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej zarzuca państwu, że stąpacie po bardzo grząskim gruncie albo cienkim lodzie, to można sobie wybrać, w kontekście tego, że będziecie stosować podobne mechanizmy do Prawa i Sprawiedliwości, czyli zaprowadzać porządek poza normami prawnymi.